Tu serdecznie z tej strony Daniello. Dzisiaj zajmiemy się kontynuacją oczywiście misji Azjatami. Zobaczymy, co tym razem tutaj będzie można zrobić. Na pewno tutaj miałem problem z tą kopalnią węgla. No, w żaden sposób nie jestem w stanie jej sobie zrobić. A to jest poważny problem, bo... Ale chwila. O co tu chodzi? Dlaczego oni tych sztab nie przenoszą? No co jest grane? Chyba brakuje mi po prostu ludzi. Wszyscy są zajęci czymś. I nie ma ludzi. Tutaj jest mi bardzo potrzebna ta budowla w takim wypadku. Kurde, no powiem wam, że to jest bardzo nieciekawe. Widzę, że tutaj wszyscy mają problem z tym węglem. I wydaje mi się, że to przez to, że oni skupili się na produkcji, znaczy na budowie militarii, budynków militarnych, zamiast skupić się na żywności, więc to jest rzecz, która może mnie uratować. Tylko, że najpierw musi to wszystko zacząć działać, a zacznie działać, dopóki zrobię tą rezydencję. Jak widzimy, kurczę, tutaj jest pełen zapas drewna. Tutaj nie wiem, czemu te leśniczówki tak wolno działają. Mam wrażenie, że one w ogóle tutaj nie sadzą tych drzew. Tutaj, a ta tutaj. No panowie, do roboty. Mi tu drewno jest potrzebne na gwałt. Przecież. No dobra. Żółty tak naprawdę już nie istnieje. Tu jedynym problemem może być niebieski, chociaż tego nie wiem tak w zupełności, czy on będzie takim wielkim problemem, bo on nie ma tutaj węgla. On już w ogóle go nie dostarcza. Tutaj wydaje mi się, że jest za mało miejsca po prostu, żeby postawić kopalnię. Chyba, że ten węgiel tutaj mu ukraść. To by było dobre rozwiązanie. Tylko pytanie, czy tam jeszcze ten węgiel ma. No dobra, jeżeli nie pójdziemy, to się nie przekonamy, prawda? On tu nawet kuźnię zrobił. Zobaczmy, jak to wygląda u niebieskiego. Tutaj gdzieś się kończy ta granica. Okej, tutaj coś zburzył. Nie wiem, co tutaj było. Cholera, on tutaj ma spory zapas. Dobra, idźcie po ten węgiel. Dobra, tutaj jeszcze 4 jednostki drewna. W sumie jest, tylko kwestia tego, żeby to jak najszybciej mi przetransportowali. Dobra, kradnijcie. Dobra. Zastanawiam się, czy tutaj właśnie sobie nie zrobić eskapady na te koszary. Na koszary, na warsztat płatnerza. No tutaj jest spory zapas broni ma. Dobra, ale widzę, że on tutaj w ogóle nie produkuje, znaczy nie buduje budynków żywnościowych. Dobra, przelecę się jeszcze tam. Zobaczymy, jak wygląda jego sytuacja, bo być może koszar nie ma, co byłoby zbawienne wręcz. Dobra, pani geolog, idź pani tam, bo mi tu przeszkadzasz.
Złodziejaszków zapraszam. Koszary. On dopiero buduje koszary. Więc ja też muszę zacząć tutaj szybciej działać. I zróbmy coś takiego. Zróbmy coś takiego. Bo tutaj są w stanie szybko przejść do tego punktu. Tu z tym węglem są cholernie duże problemy, ale dobra. Tych złodziei sobie zaraz wynajmiemy. Ukradnijcie jeszcze tylko ten węgiel i chodźcie. Pani geolog, idź pani tam, żebym miał tu podgląd na wszystko. Dobra, złodziejaszki szybciej, bo ja tutaj potrzebuję broń. Dobra, i chodźcie teraz, chodźcie. Dobra, jest siedmiu. Dobra, i chodźmy tam. Dobra, mamy więcej ludzi, więc wszystko zacznie już funkcjonować. Tutaj widzę już chleb gotowy, więc zaraz pójdzie na kopalnię węgla. I to jest rzecz dla mnie bardzo zbawienna. Chodźcie tutaj szybko, zanim wybuduję koszary. Cholera, tam już wojsko idzie. Tam już idzie wojsko do mnie. Dobra, ja sobie przesunę wojsko tutaj, w tym miejscu. Tak, żeby pomogło w razie czego. Kurwa, pani geolog, wy... No. Dobra, i wy ukradnijcie mi tą broń. Tylko broń macie ukraść. Nic więcej. Nic poza tym. A pan... Cholera, szybko, trzeba uciekać. Trzeba uciekać. Aj. Nie wiem, czy nie wysłać wojska na tych. No dobra, co się uda, to się uda. Co się uda, to się uda. Dobra, tutaj szybko do pomocy, bo kurde, nic nie przejmę. Bo nic normalnie nie przejmę. Dobra, uciekamy. Uciekamy. Kurde, no i tego wolnego mi zostawili, nie umarł. No, by to szlak trafił, no. No dobra, tych tutaj powybijamy, żeby miał jak najmniej wojska. Cholera, tutaj bym musiał tą wieżę sobie przejąć. No dobra, tutaj już wojsko zaczyna powoli istnieć. Dobra, musimy sobie jeszcze zrobić tą małą świątynię. Także mógł mieć lepsze wojska. Tutaj w zasadzie jest jego punkt strategiczny. Newralgiczny wręcz. No cholera, dobrze. Dobra. Tutaj tego pana ubijcie. Przydałoby się przejąć jeszcze te wieże, gdzie tutaj ma tą broń. I tak, żeby koszar nie mógł zrobić. Bo to jest bardzo istotna rzecz. Dobra. Węgiel mamy. No kurwa, miecznicy, no. Cholera.
Nie wiem, czy przejmę tą wieżę. Nie, nie przejmę. Nie przejmę. Nie przejmę, wycofajcie się. Kurde, koszary jego już powstały, to jest najgorsze. Ale dobra, za chwilę nie będzie miał węgla, więc i tak jestem do przodu. Dobra, tutaj tych panów zapraszam. Tu jeszcze trzeba ustalić pewną rzecz, mianowicie... dobra, mamy tutaj... tą produkcję nastawioną na brak węgla. Dobra, tutaj jego terytorium nie powinno się zwiększyć. Tak mi się wydaje. No dobra, ale osłabiliśmy go i to jest bardzo ważna rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, że go osłabiliśmy. Dobra, utrzymajcie pozycję, żebyście mi tam nie łazili. No ale... No, gdzie? Gdzie wyjdziecie? Tutaj, tutaj jest punkt zborny. Tutaj tych... Dobra, idźcie po ten węgiel. Idźcie po węgiel. Dobra, i ustawmy sobie żołnierzy tutaj. Albo najlepiej będzie sobie od razu wysłać żołnierza, żeby przejmował tą wieżę. Ona jest tutaj pusta, więc ja tutaj nic nie stracę. Poza jedną jednostką żołnierza, który musi wejść do tej wieży. Dobra. Trzymajcie pozycję. Okej, sake się leje. Więc nasi żołnierze będą powoli też awansowali. Jak widzimy, rośnie to. Okej, kopalnia węgla widzę na pełnych obrotach. Okej, rzeźnia będzie nam potrzebna jeszcze. Rzeźnia jest nam teraz koniecznie potrzebna. Więc wybudujmy ją tutaj. Dobra, chaty drwala są zapełnione. Tartak również. 27 jednostek drewna. To wynika z tego pola. Przydałoby się zrobić jeszcze drugi tartak, żeby mieć większe... Żeby wykorzystać go w sumie jako taki magazyn drewna. Dobra, więc wybudujmy w tym miejscu. Aha, gorzelnia też potrzebuje węgla. Trzeba tutaj z tą dystrybucją sobie zrobić rzeczy pewne. Warsztat płatnerza, huta przetapiająca, złoto. Nie mam, więc... Dobra, tą gorzelnię może nawet tak troszeczkę w mniejszym stopniu. Okej. No dobra, jakoś to funkcjonuje wszystko. Tak więc nie jest źle. Dobra. (Śmiech) 60%, także jest bardzo dobrze. Ile tego drewna wszystkiego mamy? Mamy dosyć dużo surowców, więc zrobiłbym sobie nawet jeszcze wielką świątynię. No dobra. Niech będzie w tym miejscu. Albo nie. Zrobię ją sobie tutaj, bo tutaj jest w pobliżu dużo drewna, także nie będzie z tym problemów. Czy gospodarstwo rolne się wyrabia? Kurczę, trochę słabo się wyrabia. Dobra, więc zmieńmy tą budowę i zrobimy sobie gospodarstwo rolne wokół tego. Dobra, zróbmy to w tym miejscu. Zaznaczmy to, tak żeby te plony po prostu się nie zmarnowały. I nawet dam to najważniejsze, żeby to zrobili. Będzie dosyć długa droga, żeby to nasi ludzie przetransportowali, jednakże... cholera, teraz mi brakuje z kolei rudy żelaza.
Nie wiem, czy nie wykorzystać te wojsko, które mam, i przejąć mu jeszcze tamte wieże, żeby pozbyć go tych koszar. Tylko to by trzeba było zrobić szybko. Co my tutaj mamy? Mamy trzech, czterech. Czterech piechoty. No jest to mało. Dobra, tutaj oczywiście mieczników lepszych. Żeby ci panowie byli jak najdłużej na polu walki. Dobra, tutaj już mam jako taką armię. Dobra, przejmiemy sobie tą wieżę. Bo ona tutaj jest punktem newralgicznym również, ze względu na to, że jest to wielka wieża strażnicza, gdzie może tutaj łuczników usadowić, co byłoby niekorzystne dla mnie bardzo. No dobra. Tą wieżę przejmiemy, tą również. Dobra, tutaj sobie dadzą radę. No trzeba będzie przejąć jeszcze tą wieżę, zdecydowanie. Dobra. Ta wieża już jest moja. Dobra, ale to wciąż za mało, bo nie przejęliśmy koszarów. To wciąż za mało, nie przejęliśmy koszarów. Wydaje mi się, że ta wieża będzie tutaj również istotnym elementem, jak również ta wieża. W zasadzie te obydwie wieże będzie trzeba przejąć, żeby pozbawić go dostępu do koszar. Dobra, niech idzie część tu, część tam. Dobra, w porządku. Tylko chodź tutaj jeszcze. O kurde. Szybko, 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 szybko. Cholera, chyba nie przejmę tej wieży. No, nie przejmę. Dobra, tutaj już mam samych łuczników, także mi to nic nie da. Ale dobra, pozbawiliśmy go czego? No, nie wiem, co tutaj miał. Jakieś warsztaty. No dobra, przynajmniej jeden warsztat płatnerski. Zniknął. I mamy jakichś geologów? Czy ja wszystkich już wykorzystałem? Dobra. Poszukajcie mi tutaj. Może tutaj będzie jakieś miejsce na kopalnię rudy żelaza. Tutaj by można było na przykład zrobić. Dobra, więc tak. Pani geolog idzie tu, jedna. Dobra, ale już jest mięso. Już jest mięso, więc jest bardzo dobrze. Bo kopalnia zacznie już prosperować. Dobra, to pani druga idzie tam. No dobra, no samych łuczników mamy. Samymi łucznikami nie przejmiemy w żaden sposób wieży. No i co z tym gospodarstwem rolnym? Czekamy na farmera. Idziesz, idziesz, Jasiu farmerze. No dobra. Ale dobra, mamy już dobrą wiadomość, ponieważ nasi miecznicy są już na średnim poziomie. Tak więc przejmowanie wież będzie po pierwsze krótsze, a po drugie nie będzie już tylu strat. No dobra, dobra, dobra. To mamy. Ten awans jest bardzo wyczekiwany przeze mnie. Dobra, jak widzimy, tutaj już nasz rolnik sobie działa i zbiera żniwa naszego przeciwnika. Tutaj już wytop broni
trwa. Dobra, mamy trzech mieczników, więc od razu sobie ich przesuniemy. No trzeba będzie te koszary przejąć jak najszybciej. No jeżeli pozbawimy go koszar, to tak naprawdę możemy już śmiało atakować bez zastanowienia. Jeszcze jak tutaj będziemy mieli kapłana, to też być może jakieś fajne dary. A co my tu mamy? Aha, tutaj mamy to. Dobra. Jak już będziemy mieli też fajne dary, no to przynajmniej przynajmniej. Dobra, tutaj bym sobie może zrobił tak. Odnośnie tych darów, no może być na przykład broń, chociaż nie widzę. Dary z niebios, kamienne zaklęcie, to nie, niepotrzebne, ryby w brud. Dar z niebios, kamienie w żelazo, ciekawa opcja. To gdyby nam zabrakło żelaza, pancerz, miecz samuraja, lotem bliżej. Dobra, ja sobie jednak te dary tutaj zażyczę, kurczę, no i czemu same łuki? Czemu same łuki przyszły? Mi łucznicy nie są potrzebni. Dobra, zróbmy sobie jeszcze średnią rezydencję. Dobra, zburzmy tą dużą. Cholera, no myślałem, że w tym miejscu postawię już średnią. Tutaj zapas drewna jest, więc w sumie mógłbym tutaj zrobić tą średnią rezydencję. Dobra, zróbmy coś takiego. No grunt też, że ci łucznicy będą na pewno już na średnim poziomie. Może jeszcze jedne dary sobie. Cholera, no sam węgiel. Teraz, gdy już mam zapotrzebowanie, to mi węgiel przynosicie. No kurde, pomódlcie się o miecze, a nie o węgiel. Węgiel jest mi niepotrzebny, panowie. Dobra. Gospodarka hula. I ma się dobrze. Okej, okay, tutaj mamy już 6 mieczników, więc jest bardzo dobrze. Dobra, tutaj już kolejny miecznik. Dobra, tutaj ten pan się zajmuje już przede wszystkim tylko i wyłącznie produkcją mieczy, czyli będziemy mieli samych wojowników. Dobra, jeszcze jedne dary sobie rzucę. No i tym razem pomodliliście się prawidłowo. Oto co trzeba. Bardzo dobrze. 78. Rozsądne byłoby też zrobić hutę złota. Dobra, zróbmy ją tutaj. A dlaczego rozsądnie? Dlatego, żeby zwiększyć siłę naszej armii. Dobra. No dawać, panowie, tu są dwa miecze, tu są kolejne miecze. Do roboty, kurde, no jest was 37. Przepraszam, 61. A nie potraficie sobie poradzić? No kurde, dawać ludzie. Tutaj wojna się toczy. A wy stoicie, jakbyście, kurde, czekali na pogrzeb. Znaczy może to źle zabrzmiało w sumie. No dobra, no. Okej. Okay. No i co? No i co, panowie? Stoicie tutaj jak ciołki. Nic nie robicie. Do broni, kurde. Bo nie mam czym atakować. A miecznicy są mi tutaj na wagę złota potrzebni wręcz. Dobra, tutaj idzie spory arsenał broni. Także mam nadzieję, że za niedługo zaraz będzie
czym zaatakować. A jak tutaj wygląda? Mamy 8, więc w zasadzie jest już dobrze. No, co tu się stało? Dobra. Idziemy na tą wieżę, bo trzeba ją zdobyć. Bez wątpienia. Wybaczcie dźwięk telefonu. Dobra. Mamy to. Kurde, on tutaj ma drugie koszary jeszcze. O cholera, ta wieża będzie ciężka do zdobycia. Będzie cholernie, diabelnie ciężka do zdobycia. No dobra, ale drugi warsztat płatnerza, pozbawiliśmy go tego. Dobra, tutaj mamy poważną armię. Tu jeszcze te... Tu jeszcze ta broń idzie w sumie do koszar. Ile mamy jej na stanie? Dwa miecze, dwa łuki. No dobra, niech będzie. Niech będzie. Dawać, panowie, dawać, 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 dawać. Dobra, kolejnych czterech. Kurde, ta wieża będzie ciężka do przejęcia. Bo będzie stawiała duży opór. No tutaj mają na fulla wypełnioną. Jak można to, można to stwierdzić, bo tutaj jak w, jeżeli w każdym okienku widać ryj żołnierza, to znaczy, że jest on w środku. Tak więc ma trzech piechurów, trzech łuczników. Jako że się ciężko dostać do wieży, no to też stawia to nam wielki problem. Dobra, tutaj awans. Tutaj awans. Panie kapłanie, nie możesz mi dać żadnych darów. Szkoda, że nie możesz. Dziesięć sztab żelaza. No tutaj tak się wyrabia w zasadzie. Także poczekam sobie. O! I nie muszę nawet długo czekać. Cholera, znowu łuki, no kurde. Dobra, 18 i 20, dobra, idziemy. Idziemy na niego. Bo to już tak naprawdę jego ostatni bastion. Że tak powiem. Dobra, ale trzeba to kontrolować. Żeby nie stracić tych żołnierzy. Bardzo dużo. Tam, tam. Masakra z nimi, normalnie nie słuchają się, no kurde. Co wy robicie w ogóle, ludzie? Tu, tu, tu. I atak. Dawać, 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 dawać. Szybko. Tu, 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 tu się skupcie. Skupcie się na tej wielkiej wieży, bo ona jest naprawdę ciężka do przejęcia. Dawać, 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 dawać. Cholera, ale wróćcie się tutaj, miecznicy. Bo nie wiem, jak tutaj dużo ich jest. Jest 7. Dobra, to sobie poradzą. Tutaj mam kolejną armię. I tu moglibyście sobie zaatakować z północy. Okej. Dobra. To już idziemy, idziemy za ciosem, bo nie ma co, nie ma co zwlekać tak naprawdę. Idziemy za ciosem. Dobra.
Dobra, moi drodzy, sobie przejmiemy te wszystkie wieże na tym odcinku jeszcze i będziemy kończyć, bo i oczywiście w następnym odcinku będzie już kampania Egipcjan, która będzie na pewno dużo większym wyzwaniem niż ta azjatycka. Dobra, tych panów wyślemy sobie na tą wielką wieżę, bo ona będzie również ciężka do przejęcia. Chociaż może nie aż tak. Może nie aż tak. Ale dobra, jeżeli mi się tutaj siły złączą, to też będzie dużo łatwiej. Dawać, 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 panowie. To jest wojna, tu się walczy. To jest wojna, tu się walczy. Dobra, wyjdźcie tutaj, na tą wieżę. Chociaż podejrzewam, że szybciej będzie tą armią już. Ale widzicie, dosyć duże straty. Miałem 18, mam 6. Ale to też kwestia tego, że musiałem wydać żołnierzy do przejęcia wojska. No i moi drodzy, skończyliśmy już. Misję przeszliśmy Azjatami. Także w kolejnym odcinku zajmujemy się już Egipcjanami. Tu jeszcze pokażę wam statystyki, bo to w sumie zapominam za każdym razem na koniec odcinka pokazać wam statystyki tychże rzeczy, tej misji w zasadzie. Tutaj mamy statystyki, jak to wszystko wyglądało. Mamy wynik 1310, bardzo ładnie, w porównaniu do przeciwnika jest to naprawdę bardzo dużo. Możemy tutaj sprawdzić osadników. Mieliśmy dużo mniej niż przeciwnik numer 2. Mieliśmy mniej budynków, żywność oczywiście więcej. No tutaj my się postarali o to, żeby ta żywność była. Kopalnie funkcjonowały tak jak należy, właśnie przez tą żywność. Manna to jest złoto, które zostało wyrobione, chociaż nawet na to nie zwróciliśmy uwagi. No i oczywiście żołnierzy więcej, jak i też w bitwie byliśmy lepsi. Dobra, moi drodzy, to będzie już wszystko w tym odcinku, także cześć, trzymajcie się i czołem.